Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Baryga, kandydat na burmistrza Maszewa z ramienia koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie. Witam. Szanowny Panie, jest Pan osobą do tej pory kojarzoną głównie z pełnieniem funkcji sołtysa wsi Przemocze, a także kierownika Komisariatu Policji w Maszewie. Proszę powiedzieć, skąd ta decyzja o kandydowaniu na burmistrza Maszewa? No, decyzja była trudna, powiem szczerze. Na tę decyzję złożyło się dużo elementów. Przede wszystkim w mojej ocenie to zaszła potrzeba społeczeństwa. Zgłosiło się do mnie sporo osób z różnych środowisk. Stwierdzeniem takim, że potrzebują nowej osoby, na którą mogliby oddać swój głos. Stąd ta decyzja. Rozumiem. Proszę powiedzieć, kiedy dokładnie zdecydował się Pan na kandydowanie i kto namówił Pana do podjęcia tej decyzji przede wszystkim? Znaczy, namawiały mnie różne środowiska, powiem szczerze, bo to nie jest taka... Decyzja o kandydowaniu na burmistrza jest bardzo trudną decyzją i musiała być bardzo przemyślana, bo wiąże się to, wiadoma sprawa, w przypadku wyboru na ten urząd moje życie diametralnie się musi zmienić i to jest... Wiąże się z konsekwencjami też dla ludzi. No, musi być to przemyślane. Dlatego też tak długo do końca zwlekałem z tą decyzją, żeby ona była podjęta rozsądnie, bo nie może ktoś przychodzi i mówi wystarczy. To nie na tym polega, bo to jest zbyt poważna sytuacja, zbyt poważna sprawa, żeby podjąć taką decyzję. Dlatego to musi być przemyślane i przemyślałem, doszedłem do takiego stanowiska, że kandyduję. Proszę, jest tak. Proszę powiedzieć, został Pan zgłoszony przez wspomniany komitet, w którego szeregach na liście kandydatów do Rady Miejskiej w Maszewie znalazło się wielu radnych z rządzącej koalicji, która, jak nie patrzeć, jest współodpowiedzialna za obecną sytuację w gminie Maszewo. Czy nie obawia się Pan, że to może Panu w jakimś stopniu przeszkodzić w wyborach? Głosy są podzielone. Jedni mówią, że przeszkodzi, drudzy mówią, że pomoże. Moje zdanie jest takie, ja te osoby znam prywatnie, w mojej ocenie mogą popełnić błędy, na pewno jakieś tam błędy podczas czteroletniej kadencji się pojawiły, bo to nie jest tak, że człowiek jest nieomylny. Ale jedno, co mogę powiedzieć o tych osobach, to one są szczere w tym, co robią. Na pewno nie ma zakłamania w tym i jeżeli nawet błąd został popełniony, to nie został celowo, że na pewno nie sformułowałbym takiego stwierdzenia, że działali świadomie na szkodę gminy. Na pewno to. Ja najprostszy przykład podam pana Mirosława Górskiego. Proponowałbym przyjechać się do Dębic, zobaczyć, jak wygląda jego osiedle, zobaczyć, jak wygląda plac zabaw, który on tam stworzył, droga, która została zrobiona. No, a myślę, że tutaj decyzję o tym, czy dana osoba powinna zasiadać w Radzie Miejskiej, czy nie, podejmą wyborcy. I to będzie osąd taki najbardziej wiarygodny. Proszę powiedzieć, kandydat na burmistrza jest kandydatem na burmistrza, natomiast ma ze sobą pewien komitet wyborczy. Kto wchodzi w skład takich najbliższych osób w tym komitecie wyborczym? No, najbliższą mi osobą w tej chwili jest pani Lucja Kotwicka, to nie jest żadną tajemnicą, a pozostałymi członkami komitetu to jest moi kandydaci na radę, bo sformułowaliśmy to w ten sposób, że program wyborczy opracowywaliśmy wspólnie, prawda? Pracowaliśmy nad tym i w tej chwili całe to zamieszanie z tymi panerami, z tymi ulotkami, tu już moi radni pracują. Moi kandydaci na radę. No właśnie, wspomniałem, że startuje Pan z określonego komitetu, natomiast jadąc z samochodu, widząc Pana banery, jakoś nie rzuca mi się w oczy nazwa tego komitetu. Dlaczego on jest tak bardzo skryty? Nie, skryty. Może to taki odbiór jest, ale zupełnie... Ja się nie wstydzę na pewno tego komitetu, z którego startuję. To na pewno, bo to nie na tym rzecz polega. Nie jest to skryte. Ja jestem osobą bezpartyjną. Nigdy nie byłem zaangażowany tam w działania partyjne i nie zamierzam czegoś takiego robić, bynajmniej na chwilę obecną. Ale to ja nie ma tu żadnej tajemnicy. Proszę mi powiedzieć, bo też przykuło moją taką uwagę. Przywykłem do banerów wyborczych, czy też do różnego rodzaju reklam, w których jest napisane Twój burmistrz, nasz burmistrz. Pan wybrał taki niekonwencjonalny zwrot Wasz, czyli czyj. Właśnie, i to jest wasz, czyli ma być to formuła otwarta. Chodzi mi o otwartość tej formuły, czyli każda osoba, która uzna, że ja jestem jego właściwym kandydatem na burmistrza, żeby mógł się pod tym podpisać, tak? Chodzi o stworzenie takiej formuły otwartej, że chcecie, proszę, ja jestem otwarty do współpracy, jeżeli chcecie mi powierzyć losy tej gminy, proszę bardzo.
Proszę o rozwinięcie i powiedzenie kilku słów więcej na temat pańskiego hasła wyborczego burmistrz zgody i rozmowy. No, wydaje mi się, w mojej ocenie to jest tak, że bez zgody w Radzie, bez zgody tutaj w gminie, ciężko jest cokolwiek stworzyć. Stworzyliśmy w tej chwili taką otoczkę, że gmina Maszewo jest do niczego, że to u nas się już nic na pewno nie uda i jest tylko jedna wielka katastrofa, zapaść i to już jest koniec świata. Jeżeli posłużę się przykładem Przemorza, gdzie jestem sołtysem od 15 lat. Nowi mieszkańcy cały czas napływają. Cały czas trwa rozbudowa. I dlaczego tak jest? Bo ludzie widzą, jak wieś się rozwija, jak wieś funkcjonuje, że jest spokój, że jest cisza, że jest przyjazna atmosfera. No wiadomo, sprawa zawsze, że w każdym środowisku zdarzą się jakieś tarcia i tam no, jakieś niesnaski. No to nie jest nieuniknione. Ale jeżeli my stworzymy taką atmosferę zgody, przyjaźni, to wydaje mi się, że tu ludzie będą chętni się u nas osiedlać. Jeszcze bardziej chętnie. Posiedlają się, ale jeszcze bardziej chętnie i będzie to sprzyjało naszemu rozwojowi jako gminy. Czy mówiąc, ma Pan również na myśli swoje zaplecze polityczne, które ewentualnie trafi do Rady? Tak, na pewno, na pewno. Bo wracając do radnych, to mam nadzieję, że to się zmieni, że to się zmieni i poprawi się. Jak wspomniałem, te osoby są na pewno szczere z tym, co robią. I ja uważam, że to jest ich duży plus, bo czasem jak mamy złość sobie, trzymamy to gdzieś tam to rośnie, narasta w nas. Po co? Powiedzieć sobie w dwóch męskich słowach, co ja do Ciebie mam, co Ty do mnie masz. Wyjaśnijmy sobie to. Zakończmy i idźmy dalej, budujmy dalej, bo jeżeli my będziemy cały czas takie gdzieś przepychanki robili, nikomu to nie będzie służyło. Jeden z polityków, doświadczonych polityków tutaj maszewskich, użył takiego stwierdzenia gdzieś w jakimś z wywiadów, że w tej chwili Maszewo czeka na swojego Mesjasza. Czy czuje się wobec tego Pan Mesjaszem? Nie, Maszewo. Nie, na pewno się Mesjaszem nie czuję. Maszewo na pewno Mesjasza nie potrzebuje. Maszewo potrzebuje gospodarza. Rozumiem. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem powinna wyglądać praca burmistrza na tym stanowisku? Ja uważam, że to bardzo podobnie jak u mnie w Radzie Sołeckiej. W bardzo podobny sposób to powinno funkcjonować, czyli spotykamy się z radnymi, uzgadniamy pewne kierunki działania. W sytuacji, kiedy radni nie są w stanie uzgodnić tych kierunków działania, w jakim kierunku mamy pójść, że tak powiem, to już zostaje wtedy w mojej gestii. To ja jako burmistrz już muszę wybrać mniejsze zło, większe zło i ukierunkować te działania, tak? Ale w sytuacji, kiedy radni działają zgodnie i te decyzje są podejmowane zgodnie, uważam, że burmistrz, jakby to powiedzieć, powinien tylko to przyklaskiwać, zatwierdzać i powinno iść to dalej. Wszyscy znamy sytuację finansową gminy Maszewo, która no nie jest zbyt wesoła. Proszę mi powiedzieć tak z Pana punktu widzenia, czy można temu było wcześniej zapobiec? No na pewno można było podjąć wcześniej jakieś działania zaradcze. W jakim zakresie można było to zrobić, nie wiem. Nie rządziłem. Rozumiem. Kampania wyborcza rozkręca się, tak? Zostało nam już, jesteśmy tak naprawdę na ostatniej prostej do finalnego dnia 21 października. Pana ocenia na ten moment, czy w tej chwili ten przebieg kampanii ma charakter merytoryczny, czy raczej jednak wchodzimy w ten czarny PR i taką propagandę, no, niekoniecznie czystą? Nie licząc paru fikcyjnych kont w internecie, uważam, że kampania jest merytoryczna. Teraz w sobotę spotkałem się z panią Małgosią, z Tormą Piotrowską. Było przyjaźnie, przywitaliśmy się, przekazaliśmy sobie ulotki. Można. Na koniec tej pierwszej części naszego wywiadu proszę mi powiedzieć, czy po ewentualnym zdobyciu fotela burmistrza gminy Maszewo będzie Pan otwarty również na dialog z tymi osobami, które jawnie mogą okazywać Panu jakąkolwiek niechęć? Nie spotkałem się z takimi osobami, które jawnie by mi okazywały niechęć i nie czuję tak, żeby ktoś w jakiś złośliwy sposób się do mnie odnosił. Wręcz jestem bardzo zbudowany tym, co się dzieje na mieście w tej chwili. Spotykam się z tymi ludźmi i naprawdę jestem zdziwiony, że moja kandydatura, tak, że tak powiem, jest tak ciepło i dobrze odbierana. Ale tu to jest pytanie, uważam, że takie no, troszeczkę irracjonalne, bo jeżeli będziemy budować drogę, to co, koło Kowalskiego asfaltu nie wylejemy? No nie, no przecież gmina jest otwartą przestrzenią, nie jest zamkniętą. Ja nie jestem ani mściwy, w żaden sposób nie dążę się jakiś tam... No nie, to jest po prostu... Nie ma to racji bytu. To znaczy, wie Pan co, pytanie głównie zostało skierowane w tą stronę, że
w trakcie kampanii wyborczej pojawiają się różnego rodzaju komentarze, tak jak Pan powiedział, niektórych kont fikcyjnych, a też niektórych kont oficjalnych. No i teraz na przykład ono się odnosiło do osób, które zmienia nazwiska, mogą na przykład stwierdzać, że tak, ja na Barygę nie zagłosuję. Czy w związku z tym będzie Pan odczuł jakąś niechęć? Nie, 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 absolutnie, absolutnie. Nie mówię o niebudowaniu jezdniku akurat. Nie, absolutnie. W jaki sposób bym się odgryzać takiej osoby? Nie, nie ma potrzeby. W ogóle ja jestem tego zdania, że jeżeli ja funkcjonuję w danej przestrzeni, ktoś mi coś dokuczy i ja sobie biorę go teraz za cel, prawda? Że ja Ci się odgryzę. Nie, absolutnie. Dlatego, że ja sam się spałem wtedy. Taka osoba może mieć to, że powiem, głęboko w nosie, bo ma charakter taki, czy pani inny. A ja niepotrzebnie tracę energię na sprawy, które w ogóle są niepotrzebne. No. Trzeba iść do przodu, a nie cały czas rozpamiętywać. Czyli mówiąc krótko i podsumowując, nie będzie Pan, żeby był razem dla niego. I to było krótkiego skutka tego pytania na koniec pierwszej części. Dobrze, przejdźmy teraz do części drugiej naszej rozmowy, a więc programu wyborczego. Zacznijmy od pierwszego zwrotu. Postanowiłem sobie tutaj zapisać pierwszego zwrotu w programie. Cytuję: nasz program, czyli to jest program, bo z tego zwrotu wynika, że nie tylko Pan. Znaczy ewidentnie program jest mój i radnych. My to uzgadnialiśmy z radnymi, ale... Kandydatów na radnych w liczbie 14 osób. Także tu to my to razem uzgodniliśmy, ten program, że to jest nasz. Ale słuszna uwaga, dlatego że spotkałem się już z tą uwagą wcześniej i na stronie internetowej już zostało zmienione, na mój problem, ale zostało zmienione ze względu na to, że ja później będę odpowiedzialny za realizację tego programu. A program jest de facto całej grupy osób, nie jest tylko moim programem. I ja bym ten program, który został opublikowany, traktowałbym to w taki sposób, kierunki, w jakich my chcemy się rozwijać. Nie trzymałbym się go aż tak sztywno, że to i to. Po prostu kierunki, w jakich my jako gmina powinniśmy podążać, tak? I to tak mi się wydaje, że to w tę stronę powinno pójść. I jak zmieniliśmy na stronie, że to jest mój program, z tego względu, żebym ja ponosił za to odpowiedzialność. W razie, jak ktoś będzie nie tak, wiadomo sprawa, że program jest napisany, wydaje mi się, nawet na wyrost, bo trudno, żeby to zrealizować, wszystkie zamierzenia. No, wiadomo sprawa, jak jest sytuacja gminy, że to na wszystko są potrzebne środki. Tutaj kopalni bełchatów nie mamy, środków na wszystko nie będzie, tak? Ale w miarę możliwości program trzeba napisać do przodu, bo marzy nikt nam nie zabronił, a... Niemniej jednak kilka punktów chciałbym, żebyśmy mieli to troszeczkę rozszerzyli, żeby ewentualnie słuchacze czy też widzowie wiedzieli nieco więcej na jego temat. Proszę doprecyzować jeden z punktów programu. Przygotowywać będziemy programy inwestycyjne dla gminy. Co Pan na temat myśli? Sytuacja jest następująca. Na chwilę obecną mamy program naprawczy, który wstrzymuje nam tak poniekąd nowe inwestycje, zaciąganie kredytów, tak? Ale nie wstrzymuje nas w przygotowywaniu inwestycji. Mamy, załóżmy, drogę, najprostszy przykład z brzegu, weźmy drogę Przemoczu. Co prawda tam jakiegoś tam wielkiego planu do tej drogi nie trzeba, bo to jest tylko remont drogi, nie budowa. Ale w przypadku, gdybyśmy mieli wybudować tę drogę, musimy zaplanować, zrobić kosztorys, a to jest gdzieś koło 2 lat może potrwać. Czyli już na chwilę obecną, nawet po objęciu stanowiska burmistrza, mimo tego, że te inwestycje tak od razu nie będą szły, już trzeba się przygotować do nowych inwestycji, bo musimy słuchać to, co mówi premier Morawiecki, to, co rząd mówi, obiecują pieniądze na drogi. Czyli my musimy być przygotowani na to, że jeżeli pojawią się takie środki na drogi, musimy korzystać. Mhm. Pada też w programie takie hasło: wnioskować będziemy o środki unijne. Czy Pana zdaniem w tej chwili, bo w tym obszarze, w gminie Maszewo, wszystko działało właściwie i na maksimum możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych? Znaczy tu wnioski były dobrze, bo w dobrą stronę to szło. No, wiadoma sprawa, ten burmistrz, ten ratusz się nieszczęsny kładzie cieniem na tym wszystkim, ponieważ tutaj część środków nam zostało cofniętych i całe te problemy gminy są z tym związane. Gdyby tą inwestycję udało się spiąć, no to ocena byłaby na pewno pozytywna. Ale w tej chwili nie możemy się niestety pochwalić. Mam nadzieję, że te sprawy sądowe wszystkie pokończą się, bo to nie tylko jest w interesie moim, ale w interesie wszystkich mieszkańców, bo to są nasze wspólne pieniądze. Mhm. Chce Pan utworzyć centrum edukacyjne w budynku gimnazjum. Na czym to ma polegać? Tak. To jest uważam fajny pomysł, ciekawy pomysł. Ja chciałbym wejść w współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym. Może zrobić takie właśnie laboratoria. Wiem, że uniwersytet szuka później studentów,
Czyli jeżeli udałoby się nawiązać taką współpracę, to teoretycznie ta młodzież być może z Maszewa trafiałaby na ZUT i, że tak powiem, kontynuowała tą naukę, tak? To jest jeden z pomysłów. Być może gabinet logopedyczny, jeszcze jakieś tam kolejne rozwiązania są, to przede wszystkim trzeba przeanalizować, ile mamy pomieszczeń, jakie są nasze możliwości. To jest temat, też formuła otwarta, to nie jest formuła zamknięta, że będzie to, to i to, ale jakieś pomysły są. W ramach poprawy bezpieczeństwa, cytuję, w gminie chce między innymi zbudować miasteczko bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proszę powiedzieć, ile to może kosztować i no jak liczba to nie jest świeży pomysł. Ten pomysł wraca co jakiś czas tutaj na teren gminy Maszewo. Mamy przedszkole miejskie. Za przedszkolem miejskim mamy teren, który ewentualnie moglibyśmy adaptować na potrzeby takiego miasteczka ruchu drogowego. Uważam, że jest to potrzebne. Wpajanie młodzieży zasad ruchu drogowego, przechodzenia przez przejście dla pieszych, no to są podstawowe elementy i dzieci, że tak powiem, powinny być edukowane, później wchodzą w wiek dorosły, uzyskanie prawa jazdy. No to są takie podstawowe rzeczy, które by ułatwiły funkcjonowanie takim młodzieży i też osobom dorosłym, dlaczego nie. Ile to może kosztować? Ja nie znam w tej chwili, jaki to może być kosztowy, ale myślę, że około 200-300 tysięcy, w zależności jakie tam dofinansowanie przy tym było, no i z jakim rozmachem inwestycja by poszła. Tak? Proszę, jeszcze tak, kolejny punkt. W ramach rozwoju sportu i rekreacji zamontujemy siłownię pod Kurką i wybudujemy boiska w gminie. Jakiś jest plan na te boiska w gminie? Ile to będzie też koszt? Ja mam takie ciche marzenie, ale to może nie będę mówił, bo to jest za daleko wybiegające. Ale w tej chwili mamy, załóżmy, najprostsza sytuacja. Jedziemy do mnie na wieś do Przemocza, mamy boisko wykoszone, zadbane, gdzie coś się cały czas dzieje, tak? Jedziemy do Różnowa, miejscowość Obok. Boisko zarośnięte, siatek nie ma, no nic się tam nie dzieje. Jedziemy dalej, jedziemy do Darża. Małe boisko, prameczki stoją wykoszone, dzieci grają co jakiś czas. To ja mówię o tym, co widzę jadąc, że tak powiem. W Różnowie być może jest ta sytuacja taka, że przy szkole tam mniejsze boisko jest, być może dlatego tamte duże boisko nie jest wykorzystane. Ja chciałbym doprowadzić do takiego stanu, kiedy te obiekty będą, że tak powiem, może mniejsze, ale będą używane. Będą, że tak powiem, mieszkańcy będą mogli z tego korzystać. Bo co z tego, że my mamy duże boisko, skoro ono jest niewykoszone, jest niezadbane, tak? I nikt z tego nie korzysta. Może tak to przekształcić, żeby było boisko troszeczkę mniejsze i żeby było wykorzystane, bo to głównie o to chodzi, żeby ludzie z tego korzystali. Czyli mówimy bardziej o przekształceniu pewnych istniejących. Dlatego mówię, że to jest formuła otwarta. No bo jakby to powiedzieć, moim marzeniem jest takie, żeby w każdej miejscowości było małe boisko, ogrodzone takim, że tak powiem, piłkochwytami, wysokim ogrodzeniem, nie boisko do piłki nożnej dużej, nie, zupełnie niepotrzebne, wielkości do siatkówki, wyposażone w bramki, żeby było wielofunkcyjne. Przychodzą chłopaki, są grać w siatkę, grają w siatkę, przychodzą te cztery, chcą pokopać w nogę, grają w nogę, chcą porzucać w kosze, grają w kosze, ale to w kwestii marzeń, no. Rozumiem. No. Kolejne hasło, rozumiem, że też jest w formule otwartej, aczkolwiek prosiłbym o troszeczkę doprecyzowania. W ramach ochrony środowiska, między innymi promować walory krajobrazowe i historyczne gminy. Tak. To jest ciekawa sprawa, uważam, bo mamy... No niewątpliwie, dlatego chciałbym... Mamy dużo małych kościółków na terenie gminy. Dużo małych kościółków, które, załóżmy, mogą służyć rekreacji, turystyce, tak? Kwestia jest wypromowania tych obiektów. No, musimy tu jakąś tam współpracę nawiązać, bo w ogóle czy możemy, będziemy w stanie wytyczyć ścieżki rowerowe między tymi obiektami, tak? Turystyka się rozwija, nie? Być może Niemcy będą chcieli przyjechać, Polacy odwiedzić, zobaczyć. Wspomniał Pan we wcześniejszej wypowiedzi o programach rządowych, o tym, co zapowiada premier Morawiecki. No i w Pana programie wyborczym znalazło się jedno hasło, rządowy program Czyste Powietrze. Czy ma Pan już jakiś plan na wykorzystanie tego programu? Znaczy, tu ma sprostowanie, bo Czyste Powietrze jest skierowane do odbiorców indywidualnych. No właśnie, tak? Do odbiorców indywidualnych i to na pewno trzeba sprostować od razu. Ja nie zmieniałem tego, bo chodzi o pewne hasło. Bo jeżeli ja powiem, napiszemy termomodernizacja, no to ludzie jak nie za bardzo koniecznie mogą to kojarzyć, o co mi chodzi. Ale jeżeli przełożymy to z języka takiego technicznego na język ludzki, to najprostszą sytuację mamy w tej chwili w Dębicach. Mamy szkołę w Dębicach, która wymaga ocieplenia, która ma zainstalowane kotły grzewcze na olej opałowy, które trzeba byłoby wymienić na gazowy lub jakiś inny ekologiczny środek.
I to jest najprostszy przykład, w którym my jako mieszkańcy zadbamy o nasze środowisko. Mówimy bardziej o takiej własnej termomodernizacji, a nie korzystaniu. Ale nie. Też. Tu, jeżeli mówimy o czystym. Proszę mi przypomnieć. Czyste powietrze. Jeżeli mówimy o czystym powietrzu, to ten program jest skierowany do odbiorców indywidualnych. Tak. I tu jest po stronie gminy jest promocja tego programu i pomoc, że tak powiem, w uzyskiwaniu tych środków. Tak? No ile jest, to ludzie będą tym programem oczywiście zainteresowani. Czyli rozumiem, że jeżeli byłbym zainteresowany na przykład, to mogę wtedy wówczas, gdy pan został burmistrzem, zgłosić się do gminy i prosić jakąś pomoc w wypełnieniu wniosków. Tak, będziemy nad tym pracowali na pewno, dlatego że no, czyste powietrze jest w naszym wspólnym interesie. Zdecydowanie. Natomiast tu chciałem właśnie o doprecyzowanie, bo też jak wyczytałem w tej ulotce ten program Czyste Powietrze, od razu miałem świadomość, że to jest do klientów. Tak, ja mam też tego świadomość, tylko że chodzi o pewną hasłowość, bo program jest formułą otwartą. To nie jest rzecz zamknięta i sztywna, tak? Wiemy, bo doskonale wiemy, że za chwileczkę się może coś się zmienić i życie przynosi nam, cały czas się zmienia i pędzi do przodu. I my musimy być też na to otwarci. Na koniec tej części naszej rozmowy proszę również o odniesienie się do takiego hasła. W ramach integracji zapewnimy dobry i stały kontakt z radnymi. Czy obecnie w tym obszarze widzi Pan jednak jakieś braki? Jeżeli chodzi o radnych wiejskich, wydaje mi się, że oni są w swoich środowiskach. Ale jeżeli byłaby taka potrzeba, jedną z formą rozwiązań, jeżeli w ogóle jest to problemem, ale należy spróbować bynajmniej. Jeżeli nie spróbujemy, nie będziemy wiedzieli, czy to jest taka potrzeba, czy nie. Radni spotykają się na komisjach. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest ogłoszenie w internecie, że tego i tego dnia jest, nie może nie komisja, ale poinformowanie, że to radny przyjedzie pół godziny przed komisją, poświęci pół godziny czasu na przyjęcie swoich interesantów ze swojego rejonu, może z innego rejonu. Wystarczyłoby umieszczenie takiej informacji. Oczywiście to jest wszystko do domówienia z radnymi, bo to wymaga współpracy. Oni muszą chcieć, ja też nie będę już tych reguł narzucał. Być może oni mają na tyle swoje środowiska rozpoznane i są cały czas w tym środowisku, że nie ma takiej potrzeby. Ale spróbować, zobaczymy. I przechodzimy teraz do trzeciego rozdziału naszej rozmowy, plan naprawczy. Co sądzi Pan o uchwalonym planie naprawczym? No, myślę, że to sprzyja, będzie sprzyjało gminie. Jest to trudne do rozwiązania, że tak powiem, do realizacji, ale nie jest to koniec świata. Na pewno dzięki temu planowi naprawczemu gmina będzie funkcjonowała. W mojej ocenie, z tego co ustaliłem, to w wyniku planu naprawczego ucierpi tylko głównie tutaj ośrodek kultury i sportu. Ucierpią kluby sportowe. Jest to koszty rzędu 130 tysięcy w ciągu roku. Także jeżeli mówimy o planie naprawczym, to, no, to 130 tysięcy złotych, czy to jest dużo? Chyba nie. No zależy dla kogo. No tak, no zdaję sobie sprawę z tego, że szkoda tych pieniędzy. Myślę, że zasi klubów sportowych będą. Oczywiście, to nie ulega dyskusji i wracamy do finansowania do poziomu 2017 roku, tak? Czyli, że tak powiem, te koszty będą na poziomie. Wiemy, że koszty wszystko poszło do góry i to się nie zatrzymuje w żadnym stopniu, ale no, tragedii nie będzie, no, jakoś będziemy funkcjonowali. Ale z kolei tych długów, które załóżmy powstały w związku z remontem ratusza i następnymi, że tak powiem, problemami gminy, no, w którymś momencie trzeba przeciąć i zacząć budować od nowa. Tak? Czy w Pana ocenie, tak jak tu da się słyszeć gdzieniegdzie jakieś głosy, że plan naprawczy na 3 lata związuje kompletnie ręce burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Czy to jest słuszna teza? Nie, na pewno nie. Czyli dają jednak możliwość jakiejś... Tak, no chociażby to, że będziemy przygotowywać nowe inwestycje. Może bezpośrednio nie będziemy zaciągać kredytów, ale przygotowywać się na nowe inwestycje jak najbardziej. Jednym z punktów tego planu naprawczego, który też dało się gdzieś tam odczuć, chociażby w jakichś różnego rodzaju komentarzach, jest to podniesienie podatku od nieruchomości. Czy Pana zdaniem jest jakakolwiek szansa na powstrzymania akurat tej działki? Panie Sylwku, w jakiej wielkości jest Pan dom? 850, przepraszam, dom ma 140 metrów. 140 metrów. Mamy zwyżkę, będzie zwyżka podatku od nieruchomości 10 groszy. Teraz mamy to, przełożymy na nasze w ciągu roku. Wie Pan, dla mnie to nie jest problem, ale są czasami osoby, które... Nie, ja zdaję sprawę, że nikt nie lubi podwyżek, ale jeżeli weźmiemy 100-metrowy dom i weźmiemy podwyżkę podatku 10
groszy od metra, tak? Bo podatek od gruntów i lasów nie ulegnie zmianie. On pozostanie na tym samym poziomie. Faktycznie podatek od nieruchomości ma wzrost. Ale to nie będzie jakaś tam gwałtowna i taka podwyżka dwu- czy trzykrotna. To będzie po prostu podwyżka około 10 groszy. Czyli w domowym budżecie, jeżeli weźmiemy to do całości, będzie zrobi się na 140 zł, to może być dużo, tak? Ale jeżeli rozbijemy to na miesiące, to będzie o wiele mniej. Raty płacimy 4 razy do roku od podatku. Mam nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją to. Ja też jestem mieszkańcem, ja też płacę podatki. Ja nie mieszkam w innej gminie. Jestem też uczestnikiem tego życia społecznego, które dotyka tak jak pana i mnie dotyka. Natomiast wie pan, też zadałem to pytanie z tego powodu, że najprościej jest podnieść podatek od nieruchomości, tak? No bo on jest najprostszy do ściągnięcia, ale mimo wszystko jednak dotknie wielu ludzi. Tak, nie ulegnie. To nie jest tak, że to jest tylko te 10 groszy, tak? Bo powiedzmy mnie, pana może być stać, ale jest wiele osób, dla których w budżecie może to stanowić jakiś problem, tak? Czy aż taki problem, to nie wydaje mi się, żeby to był aż taki duży problem, bo jeżeli mówimy o podwyżkach rzędu, no nie wiem, 100 zł, 10 zł, 15 zł, to nie są duże podwyżki, no. Nie wydaje mi się, żeby to było aż tak drastyczne podwyżki. Ale płacimy to za czyjeś błędy. Tak, no oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to, że... I to boli bardziej. A, no tak, na pewno. Nikt nie chce podwyżyć. No na pewno też nie chciałbym, żeby mi podwyżki, został podatek podniesiony. Ale sytuacja wymaga tego podniesienia, no musimy się wszyscy z tym pogodzić. Proszę mi powiedzieć tak na koniec tej części, czy w pana odczuciu ten sam plan naprawczy, jego realizowanie pomoże poprawie finansów? No to okres planu naprawczego na pewno będzie trudny, bo z tego względu, że będzie wstrzymane inwestowanie, będzie wstrzymane zaciąganie kredytów, ale w mojej ocenie będzie to z korzyścią, dlatego że zostaną uregulowane wszystkie płatności wobec ludzi, którzy na pewno oczekują na to, żeby te płatności były uregulowane i te wszystkie sprawy zostały rozwiązane, prawda? I to wydaje mi się na tyle korzystne, że wchodzący nowy burmistrz będzie miał posprzątane po prostu. Zajmiemy się teraz dosyć gorącym tematem, który gdzieś tam jednak interesuje wiele osób w naszej gminie, czyli tematem biogazowni. W ramach programu pisze pan, nie pozwolimy na budowę biogazowni. Czy może pan podzielić się swoimi pomysłami w tym zakresie? Jak możemy nie pozwolić na budowanie biogazowni? Znaczy, przede wszystkim chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Z tego, co mi wiadomo jest, gmina już taki plan ma opracowany. Kiedy on wejdzie na radę? Nie wiem. Nie wiem, bo to nie jest ode mnie zależne. Być może będzie tak, że wejdzie to dopiero na radę, kiedy będzie nowy burmistrz, nowa rada, tak? I będzie musiała podejmować taką uchwałę. Mam nadzieję, że to zakończy się z korzyścią dla mieszkańców. Posłużę się przykładem z Przemocza, sprzed iluś tam lat, gdzie miała powstać wieża telefonii komórkowej, tak? I mieszkańcy uznali, że nie, że w tym miejscu nie, bo być może to będzie rozbudowa, być może tutaj w tym kierunku będziemy szli i nie chcemy w tym miejscu, tej lokalizacji wieży telefonii komórkowej. Możecie sobie znaleźć nową lokalizację, taką, żeby nam nie kolidowała, odsunąć ją od zabudowy. Wiadoma sprawa, że wszyscy chcieli, ci przedsiębiorcy z telefonii komórkowej chcieli, żeby to było blisko posesji, żeby im tego pilnować. No. Chodzi też o prąd i inne aspekty. I na tyle nasze działania jako mieszkańców były skuteczne w tym, o opóźnianiu, wydawaniu wszelkich decyzji, o odwoływaniu się, że tak powiem, przedstawiciele zrezygnowali z tego punktu. Wydaje, w tym wypadku w mojej ocenie nie będzie to chyba potrzebne, taką mam nadzieję, że uda się to załatwić w sposób taki formalny i raz na zawsze, żeby ten temat był ucięty. Dla mnie jest sprawa oczywista, jeżeli mamy osiedle domów jednorodzinnych, gdzie ludzie wybudowali się, zainwestowali jakieś pieniądze, czyli oni już funkcjonują w tej przestrzeni społecznej, w tej przestrzeni, tak? A ktoś z boku chce postawić coś, co będzie im zaburzało to nie jest to nie w porządku. No. Czyli w pierwszej kolejności byli mieszkańcy, którzy się wybudowali. Inna sytuacja jest, kiedy ja wybudowałbym się obok chlewni i nagle poszedł do właściciela i powiedział, ty słuchaj, twoje świnki mi tam nie pachną za ładnie, no ale chłopie, ale ja tu już byłem, tak? No to wtedy mamy odwrotną sytuację. Ale tu mamy pierwszy punkt, mamy mieszkańców. No i o dobrych mieszkańców musimy zadbać. Czyli rozumiem, że pan jako Grzegorz Baryga, przyszły burmistrz Maszewa, zrobi wszystko, żeby ta biogazownia nie powstała. Tak. Jak najbardziej. Porozmawiajmy teraz o wizji gminy Maszewo. Właśnie jaką ma pan wizję rozwoju gminy Maszewo? Czy to ma być gmina turystyczna, przemysłowa, mieszkaniowa? No i tu mamy różnicę zdań. Nagle spotkał się mieszkaniec miasta z mieszkańcem wsi. Prawda? I w pytaniu brakuje mi jednego ważnego punktu. A jakiego? Gmina rolnicza. My przede wszystkim jesteśmy gminą rolniczą.
i musimy korzystać z tych zasobów, które mamy. To na pewno. Ale jeżeli chodzi o część miasta, wydaje mi się, że jednak chyba powinniśmy pójść w kierunku sypialniany, tak jak w tej chwili to funkcjonuje. Dlatego, że musimy popatrzeć, jak jesteśmy położeni. Mamy drogę, która przechodzi przez centrum Maszewa. Teraz wyobraźmy sobie, że powstanie jakiś taki duży zakład i zaczną jeździć nam ciężarówki. Jaki to efekt będzie miał społeczny dla nas wszystkich? No na pewno mieszkańcy nie będą z tego zadowoleni, tak? No ja bym chciał, żeby powstawały tu zakłady, ale musi to być takie zrównoważone. Zrównoważone w stosunku do mieszkańców. Mieszkańcy oczekują podatków. Ja wiem, że chcieliby przedsiębiorstwa, jak najbardziej. Niech powstają. Tylko my, nie wiem, w jakiej skali my możemy sobie dobrać te przedsiębiorstwa, tak żeby one nam nie zaburzały tutaj naszego życia, maszewskiego, jak i całej gminy, ale jednocześnie też przynosiły nam zyski. Przeszliśmy do ostatniego naszego punktu autoprezentacji. Proszę powiedzieć, dlaczego warto oddać na Pana głos? W mojej ocenie będę solidnym człowiekiem. Nie rzucam słów na wiatr. Wrócę do mojego hasła wyborczego. Sprawa jest tego typu, że uważam się za człowieka porozumienia i zgody. Na pewno nie będę szukał konfliktu, na pewno nie będę szukał w żaden sposób, nie będę starał się konfliktować społeczeństwa, wręcz przeciwnie, będę starał się szukać zgody. Będę starał się też rozwijać gminę w takim zakresie, na ile będzie to możliwe. Na ile nam pozwolą, że tak powiem, nasze finanse.